Witam Państwa po przerwie. To jest program Rzecz o Prawie. Ja się nazywam Anna Wojda. Porozmawiam teraz z posłanką Nowoczesnej, Kamilą Gasiuk-Pichowicz. Porozmawiamy o sądach. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Uważa Pani, że polskie sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli? Nadal? No, to jest na pewno wyzwanie, jakie będzie stało przed polskimi sądami, zwłaszcza po upolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę, że będzie rzeczywiście coraz więcej takich osób w sądach powszechnych zwłaszcza, które będzie wyróżniała wierność partii, a nie wierność prawu, tak jak to powinno być ze ślubowaniem, zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, i stąd wielkie wyzwanie przed sędziami, którzy już w tym momencie są sędziami, a którzy orzekają w sądach powszechnych. To wyzwanie będzie wiązało się też z tym, że nie działa Trybunał Konstytucyjny, a zatem ta rozproszona kontrola konstytucyjności także w jakimś sensie będzie spoczywała na barkach obecnych sędziów. Więc to, co my jako Nowoczesna zrobiliśmy w zeszłym tygodniu po właśnie już wybraniu tych nowych upolitycznionych pisowskich i kukizowych nominatów do Krajowej Rady Sądownictwa, to właśnie apelowaliśmy do polskich sędziów o to, aby o taką wytrwałość, o determinację w obronie fundamentów polskiej demokracji. Ja nie mam wątpliwości, że polscy sędziowie sprostają temu wyzwaniu, zwłaszcza że mają poparcie większości polskiego społeczeństwa. Widać to także po ich takiej niezłomnej postawie, chociażby związanej z wyborami do KRS-u, tylko 18 kandydatów na 10-tysięczne środowisko sędziowskie, a także po uchwałach, które są wydawane w poszczególnych sądach, w Sądzie Okręgowym Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu, które sprzeciwiają się temu upolitycznieniu, tym takim ręcznemu sterowaniu, jakie wprowadza Zbigniew Ziobro w poszczególnych sądach, czy widać także po rezygnacjach tych nominatów na prezesów wybranych przez Zbigniewa Ziobry, których falę mieliśmy właśnie w ostatnim miesiącu. A jak ocenia Pani w ogóle skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa? No jest to rada, którą ja trochę tak niestety prześmiewczo nazwałam Krajową Radą Ziobrownictwa, a wynika to z tego, że rzeczywiście tych kandydatów to, co wyróżnia, to wyróżnia w większości jakiś szczególny kontakt z panem Zbigniewem Ziobro. No są to osoby, które albo Padały takie zarzuty. Tak, no to są jakby fakty. No proszę zwrócić uwagę, no Maciej Mitera, tak? Nominat Ziobry na prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Wyrok dyscyplinarny na koncie. Pan Marek Jaskulski, tutaj akurat to, co go wyróżnia, to bardzo niska stabilność orzecznictwa. 70 wyroków, które wydał w 2017 roku, 64 uzasadnił po terminie, na 35 apelacji od jego wyroków w 15 przypadkach orzeczenia uchylono. Joanna Kołodziej-Michałowicz, zgłoszona na kandydatkę przez własnego męża. Męża, który dostał nominację na prezesa sądu od pana Zbigniewa Ziobry. Sama awans do sądu apelacyjnego także otrzymała z rąk pana Zbigniewa Ziobry. Jerzy Kądek, kolejny, na kandydata zgłosił go dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości jednostki podległej Zbigniewowi Ziobrze. Dagmara Pawełczyk-Woicka, no koleżanka Zbigniewa Ziobry. I tak mogłabym wymieniać. I każda z tych osób nie jest wyróżniona, wie pani, poprzez, pani redaktor, poprzez jakieś szczególne osiągnięcia, poprzez jakąś szczególną wiedzę, ale właśnie poprzez to, że ma jakiś szczególny związek z panem Zbigniewem Ziobro. Więc tą listę tak naprawdę trochę czyta się jak taką kronikę towarzyską pana Zbigniewa Ziobry. I jest to w mojej ocenie przykre, no bo jak patrzymy chociażby na konstytucyjne wymogi, czyli na to, że w Krajowej Radzie Sądownictwa powinien znaleźć się przedstawiciel Sądu Najwyższego, to dla niego nie ma już miejsca, ale jest miejsce dla koleżanki ze szkoły pana Zbigniewa Ziobro. Nie ma także zgodnie z konstytucją miejsca w Krajowej Radzie Sądownictwa na przedstawiciela Sądu Wojskowego, ale jest z kolei no, podwładny Zbigniewa Ziobro z Ministerstwa Sprawiedliwości. No tak nie powinno być. Ta ustawa niestety i ten skład i ten wybór łamie polską konstytucję przynajmniej w trzech głównych aspektach. To jest przerwanie kadencji sędziów sądu, którzy wchodzili do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest to, że nie spełnia się tego wymogu pełnej reprezentowalności poszczególnych rodzajów sądów. A po trzecie, najbardziej oczywiste, to to, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni wybierać politycy zgodnie z polską konstytucją, tylko powinni wybierać sami sędziowie. I to będzie powodowało bardzo daleko idące konsekwencje. Skoro mowa o wyborze przez polityków, jeden z sędziów pisze na łamach Rzeczpospolitej, że uchybiono ustawowej procedurze wyboru kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, bo prawo do zgłaszania kandydatów na listę przyznano w ustawie o KRS wyłącznie klubom poselskim. W obecnym
parlamencie mamy 3 kluby poselskie. Kukiz 15, Nowoczesną i Polskie Stronnictwo Ludowe, Unię Europejskich Demokratów. Tylko one na gruncie ustawy miały legitymację czynną do zgłoszenia sędziów na listę, nie miała jej natomiast Zjednoczona Prawica. Klub ten jako parlamentarny, a nie poselski, nie miał w ogóle legitymacji czynnej do takiego zgłoszenia. W efekcie wszyscy wskazani przez ten klub sędziowie nielegalnie znaleźli się na liście i wybory trzeba powtórzyć. Co pani na to? Tak, pani redaktor, to jest argument, który ja podnosiłam podczas prac komisji. Został on przeze mnie podniesiony, złożyłam odpowiedni wniosek formalny o zakończenie prac komisji z uwagi na to, że nie jest w stanie wypełnić swojego ustawowego obowiązku, dlatego że kandydaci, którzy zostali zgłoszeni, zostali przez, tylko 6 zostało zgłoszonych przez klub poselski, czyli przez ugrupowanie Kukiz, natomiast 9 zostało zgłoszonych przez klub parlamentarny. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora wyraźnie rozróżnia, co jest klubem poselskim, a co jest klubem parlamentarnym. Tym drugim jest ten, który także ma senatorów. Poselskim klubem jest tylko ugrupowanie Kukiz, które zgłosiło kandydatów. A czy widać, że jakby ministerstwie Sprawiedliwości panuje straszny bałagan. To jest to ministerstwo, które nie jest w stanie nawet prawidłowo zastosować przepisów, które samo uchwaliło. I to nie jest pierwszy taki przypadek. Przecież mieliśmy też taką sytuację przy powoływaniu asesorów, że także ministerstwo nie było w stanie jakby wypełnić procedury, którą samo zaproponowało. I w tym momencie mamy podobną sytuację. Ale tak jak mówię, no to są kwestie proceduralne oparte na gruncie ustawy, która także została złamana, nie tylko w tym punkcie. Ale to, co jest głównym zarzutem, to jest to złamanie przynajmniej 3-krotne konstytucji przy ustalaniu składu i które, powiedziałam, tak jak powiedziałam, będzie miało bardzo daleko idące konsekwencje. Bo to oznacza, że tak niekonstytucyjnie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa będzie podejmowała uchwały, które także będą obarczone błędem prawnym. I to jest trochę taka mina, która jest podłożona pod cały wymiar sprawiedliwości tak naprawdę. No ta mina się rozrasta. Tak, ta mina się rozrasta. I ona za chwileczkę, ten zegar zaczął tykać. Tuż po głosowaniu. Ale za chwileczkę ta pisowska mina pod wymiarem sprawiedliwości wybuchnie i z nią zamienią się w gruz, mówiąc wprost, sprawy zwykłych obywateli. Bo każdy wyrok wydany przez takiego sędziego, który zostanie powołany przez powołaną z błędem prawnym Krajową Radę Sądownictwa, będzie mógł być podważany. I ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek adwokat czy radca prawny w przypadku nie stawiał takich zarzutów co do takiego nieprawidłowego wyboru sędziego, który wydał wyrok w jego sprawie. Obawiam się też, że to będzie miało konsekwencje takie też idące dalej, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską. Polskie sądy są elementem sądownictwa europejskiego. I ten system opiera się na zasadzie zaufania. I w tym momencie jakby to zaufanie jest podważane. Czy ci polscy sędziowie rzeczywiście w dalszym ciągu będą mieli walor sędziów niezawisłych? Czy sądy będą miały walor sądów niezależnych. Jeżeli tak nie będzie, to po prostu wyroki polskich sądów przestaną być uznawane przez sądy unijne. No, premier Morawiecki pojechał do Brukseli z Białą Księgą i przekonywał, że w polskim wymiarze sprawiedliwości wszystko jest w porządku. Ta Biała Księga to nic innego niż tylko zabieg PR-owy. Nieraz już polski rząd próbował przekonywać polityków unijnych, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Jednak do tej pory się to nie udało, nikt nie okazał się tak naiwny. Za całą Białą Księgę w mojej ocenie powinny wystarczyć tak naprawdę 3 zdania, które powinny być napisane dosłownie na okładce. Należy powołać 3 prawidłowo wybranych, przyjąć ślubowanie od 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, usunąć dublerów. Należy cofnąć upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa oraz należy cofnąć ustawę usuwającą prawie 40% składu Sądu Najwyższego. I ja apeluję w dalszym ciągu do polskich władz, aby stanęły na takim naprawdę na wysokości odpowiedzialności i jakby poczuły tą odpowiedzialność i zrobiły wreszcie to, co pozwoliłoby odsunąć groźbę, czy to sankcji w stosunku do Polski, czy pozwoliłoby odsunąć groźbę ograniczenia funduszy płynących z Unii w stronę polskich obywateli i właśnie przyjęły ślubowanie, cofnęły upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa oraz cofnęły ustawę
która usunie około 40% składu Sądu Najwyższego. To są te działania, które w tym momencie może podjąć tylko i wyłącznie partia rządząca, tylko i wyłącznie PiS, i to po ich stronie jest pełna odpowiedzialność za to, czy Polacy dostaną środki unijne, czy Polska zostanie objęta sankcjami. To jest jakby też będzie miarą skuteczności tego rządu. A nie ma pani wrażenia, że te sankcje ze strony Unii to jest tylko taka groźba i nikt nie bierze tego na poważnie i dlatego sytuacja wygląda tak, jak wygląda? A czy krok po kroku cały czas mamy jakby tą procedurę, która się posuwa, posuwa do przodu. Mamy podejmowane kolejne rezolucje, czy to przez Parlament Europejski, czy kolejne kroki, czy daty, które są wyznaczane. Rzeczywiście to jest tak, że Unia Europejska nie działa na zasadzie groźby, ale działa na zasadzie pewnej perswazji. Niestety obawiam się, że na pisowski rząd działają tylko groźby, ale no to jest jakby bardzo zły prognostyk właśnie dla takich negocjacji z Unią Europejską, czyli z tym partnerem, który stosuje przez dosyć długi okres czasu jeszcze takie miękkie środki perswazji. A myśli pani, że gdyby rząd chciał teraz wycofać się z części reform, to jest szansa, że mógłby wyjść jeszcze z twarzą? A czy no to trzeba patrzeć na to, jakie to będą kroki wstecz. Znaczy no to te kroki wstecz to muszą być, tak jak powiedziałam, cofnięcie się z upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. To musi być przyjęcie ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i cofnięcie się z tych reform, które chociażby pozbawiają około 40% składu sędziowskiego Sąd Najwyższy. To są te około 30 albo 30% Naczelny Sąd Administracyjny, bo okazuje się, że ustawa o Sądzie Najwyższym będzie miała również wpływ na Naczelny Sąd Administracyjny. Także. I tam chociaż, też tracimy wielu sędziów. Chociaż rzeczywiście jakby największym niepokojem napawa mnie to, co się będzie działo w Sądzie Najwyższym, dlatego że jest to ten sąd, który odpowiada między innymi za zatwierdzanie prawidłowości wyborów, a warto zwrócić uwagę, że tylko jedna izba została zgodnie z tą nową pisowską ustawą wyczyszczona całkowicie z sędziów i to jest akurat izba, która się zajmuje sprawami publicznymi, a zatem zatwierdzaniem wyborów. I wydaje mi się, że nie jest to przypadek, że akurat tą izbę pozbawiono całkowicie sędziów, a nowi już sędziowie będą musieli być wybrani przez tych pisowskich albo przez kukizowych, że tak powiem, nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa powinna zwołać prezes Gersdorf. Myśli pani, że zwoła, będzie się spieszyła z tym zwoływaniem, czy też zaczeka? Znaczy myślę, że jakby swoje obowiązki wynikające z ustaw pani profesor zna i na pewno takie decyzje, które mają swoją podstawę w ustawie w stosownym czasie po prostu podejmie. Porozmawiamy jeszcze o innych reformach w wymiarze sprawiedliwości, które w zasadzie powinny być, a których nie ma. Opisywaliśmy w Rzeczpospolitej w ubiegłym tygodniu dane, które dostaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wynika z nich, że na jednego sędziego w sądzie rejonowym przypada niemal 1000 spraw rocznie. To bardzo dużo i zastanawiam się, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości nie zaczyna od reformy tych zwykłych sądów, bo w końcu sąd rejonowy to jest ten sąd najbliższy obywatelowi, bo tam najwięcej spraw trafia. Tak, zdecydowanie. To jest coś, na co zwracaliśmy uwagę od samego początku, że zmiany, które są wprowadzane w wymiarze sprawiedliwości, bo z szacunku dla prawdziwych reformatorów nie nazwę ich jednak reformami, to są zmiany głównie personalne, że jakby obecnej władzy nie chodziło o to, żeby rzeczywiście ten wymiar sprawiedliwości był sprawniejszy, szybszy, tylko chodziło o to, żeby... No, tak jak to widać zresztą po liście osób, które trafiły do Krajowej Rady Sądownictwa czy na nowo mianowanych prezesów, żeby to byli tak zwani swoi, w jakiś sposób wyróżnieni szczególną znajomością z obecnym ministrem sprawiedliwości, ale z przyspieszeniem prac wymiaru sprawiedliwości to nie ma nic wspólnego. Od początku apelowaliśmy, że pan minister Zbigniew Ziobro nie wykonuje swojego ministerialnego obowiązku, nie ogłasza naboru na właśnie konkursów na sędziów czy asesorów, co powoduje, że właśnie tak, w dalszym ciągu 500, ale był taki czas, że było to 800 etatów. A 800 etatów przy tym przeliczniku to są naprawdę olbrzymie ilości spraw bliskich obywatelom, ważnych dla obywateli, które nie są rozwiązywane właśnie ze względu na decyzję Zbigniewa Ziobry, który mówi... Nie będziemy ogłaszali, dopóki nie będziemy mieli swojej Krajowej Rady Sądownictwa, która pozwoli nam na te stanowiska powoływać tych, których chcemy, a nie innych. My w odpowiedzi
odpowiedzi na to, jako opozycja, powołaliśmy zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości, na którym krok po kroku omawialiśmy różne aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości i mówiliśmy, co należy zrobić, żeby ten wymiar sprawiedliwości działał szybciej, był bliższy obywatelowi. Mówiliśmy między innymi o tym, że należy część spraw, które są w tym momencie rozstrzygane przez sądy, przesunąć poza sądy. I można to przesuwać jakby do różnych podmiotów profesjonalnych, takich jak notariuszy, chociażby w zakresie nakazów zapłaty, wpisów do ksiąg wieczystych, czy wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, takich prostych jak chociażby zmiany wspólników w spółkach czy w stowarzyszeniach, jakieś proste zmiany takie dotyczące stowarzyszeń. Mówiliśmy o tym, że można też część spraw, rozważaliśmy, jak to umiejscowić w polskim systemie konstytucyjnym, przekazać na przykład sędziom pokoju. Rozmawialiśmy o tym, że opłaty sądowe są w tym momencie stosunkowo wysokie w Polsce i bardzo często tamują w ogóle dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Jak porównamy wysokość opłat sądowych w Polsce, na przykład z tymi, które są w Niemczech, porównamy możliwości zarobkowe Polaków z możliwościami zarobkowymi Niemców, to wyjdzie nam, że naprawdę te opłaty w Polsce są wysokie i bardzo często ograniczają dostęp do wymiaru sprawiedliwości. A co robi ministerstwo w odpowiedzi na to? Proponuje podwyżkę opłat, w niektórych przypadkach nawet pięciokrotną, w tym podwyższenie opłat na przykład za rozwody. Więc jakby wszystkie zmiany, które wprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości, idą w kontrze do tych, które są wypracowane przez środowisko eksperckie, które mówią, że należy jakby podejmować zupełnie inne działania, jeżeli chce się przyspieszyć, usprawnić czy przybliżyć obywatelom wymiar sprawiedliwości. Wspomniała Pani o sędziach pokoju. Minister Ziobro od roku obiecuje, że się pojawi projekt, że jest już gotowy. Rok minął, ciągle projektu nie ma. Może byłby czas, żeby teraz już pokazać ten projekt i zacząć nad nim pracować. Rzeczywiście taki projekt, jeżeli się pojawi, to trzeba będzie mu się bardzo, bardzo, bardzo uważnie przyjrzeć, bo tutaj zawsze granicą powinna być polska konstytucja i gwarancje, które my jako obywatele mamy tam zapisane. Moje dwuletnie doświadczenia w współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie wskazują na to, że jednak polska konstytucja nie jest w poważaniu pana Zbigniewa Ziobry, więc nawet jeżeli jest to dobre rozwiązanie, to powiem, mogłoby być to dobrym rozwiązaniem, to powiem szczerze, że przypatrywałam aby mu się z bardzo dużą uwagą i ostrożnością co do propozycji proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poczekajmy, zobaczmy, co będzie w tym projekcie. Ale gdybyśmy założyli, że rzeczywiście jest to sensowny projekt, może liczyć na poparcie Nowoczesnej? Tak jak powiedziałam, bez spojrzenia w ustawę, bez przyjrzenia się konkretnym rozwiązaniom nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Jakby moje doświadczenia z Prawem i Sprawiedliwością wskazują na to, że bardzo często pewne projekty, które w ogólnej idei są dobrymi rozwiązaniami, są przez PiS przeprowadzane w sposób chaotyczny, w sposób bez konsultacji społecznych, bez konsultacji z ekspertami, co powoduje, że te rozwiązania po prostu albo są niemożliwe do zastosowania, albo stoją w kontrze do konstytucji, albo mają na celu tylko po prostu przejęcie wymiaru sprawiedliwości przez polityków, zwiększenie wpływu polityków na wymiar sprawiedliwości. To jeszcze na koniec o ustawie degradacyjnej. Uważa Pani, że ma sens taka ustawa po prawie 30 latach od obalenia PRL-u? Znaczy przede wszystkim, kiedy się patrzy na tą ustawę, to ja tutaj widzę pewien taki brak odwagi, który cechuje osoby, które zaproponowały tę ustawę. Przecież jakby te degradacje można było przeprowadzić zgodnie z polskim prawem nawet przed tą ustawą, poprzez składanie stosownych wniosków do sądu i przeprowadzanie po prostu procedury sądowej. Zwłaszcza, że że PiS rządził jeszcze wtedy, kiedy osoby, w które, jak rozumiem, ta ustawa jest najbardziej wymierzona, generał Jaruzelski czy Kiszczak, jeszcze żyli, więc wtedy można było spojrzeć im w oczy i powiedzieć, jaka jest ocena ich działań. A w tym momencie powiem szczerze, że jest to dla mnie bardziej zabieg taki polityczny, bardziej zabieg pod publiczkę, aniżeli rzeczywiste rozpatrywanie. Zresztą w ogóle bym zostawiła takie rozpatrywania raczej historykom niż politykom. Ja myślę, że historia jednoznacznie ocenia i Jaruzelskiego, i Kiszczaka, i są to osoby, które się zapisały krwawo w polskiej historii jako ciemiężące
mężyciele i nie ma co do tego żadnej, żadnej wątpliwości. Mówię, przede wszystkim brakuje mi tu pewnego aspektu odwagi spojrzenia w oczy wtedy, kiedy jeszcze można było spojrzeć w oczy i powiedzieć, co się o danych osobach myśli. To już ostatnie pytanie. Za nami pierwsza niedziela z zakazem handlu. To było dobre rozwiązanie? Dobre posunięcie ze strony PiS-u? Politycy nie powinni decydować o tym, kiedy Polacy robią zakupy. My jako Nowoczesna proponowaliśmy alternatywne rozwiązanie, które nie odbierze Polakom prawa do tego, żeby robić zakupy w niedzielę. Proponowaliśmy zmiany w kodeksie pracy, które niezależnie od formy zatrudnienia dawałyby pracownikom dwie wolne niedziele w miesiącu od pracy i w naszej ocenie jest to dobre rozwiązanie, które i dba o pracownika, ale dba także o konsumentów bez po prostu szkody dla handlu, bo warto pamiętać, że dla wielu grup, w tym na przykład dla studentów, możliwość pracy w niedzielę, w weekendy jest po prostu jedyną możliwością zarobkowania. Tak, nawet nie dorabiania, bardzo często po prostu jedyną możliwością znalezienia źródeł dochodu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim gościem była posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Piechowicz. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejną rozmowę po przerwie.